gratulacje, że to był świetny pomysł. Unia Polityki Realnej, proszę. Dobromir Sośnierz, Unia Polityki Realnej. To porozmawiamy sobie może o przyjaznym państwie dla odmiany. Bo póki co nasze przyjazne państwo wygląda na przykład w ten sposób, że jeśli jeden obywatel okradnie drugiego, prawda, to ten drugi może liczyć tylko na to, że policja przyjdzie, prawda, spisze zeznania i po kilku tygodniach na drugiej kartce spisze postanowienie o umorzeniu postępowania. Przynajmniej ja tam 6 razy jak coś zgłaszałem, jak dobrze liczę, to zawsze się to kończyło w ten sposób. Wszyscy znajomi, rodzina, ale wszystko zawsze... To porozmawiamy zawsze, ale coś pan jeszcze zostało jego monologu. W każdym razie ten uczciwy obywatel może natomiast liczyć na to, że kiedy przejdzie na przykład w niedozwolonym miejscu przez jakąś wewnętrzną uliczkę na dworcu autobusowym, to już po drugiej stronie z otwartymi ramionami panowie w niebieskich mundurkach czekają i z takim oto kwitkiem wesołym opywającym na 50 zł, prawda? To z dzisiaj jest? Nie, to sprzed kilku dni. W każdym razie, no, czatują tam w takim idiotycznym miejscu, gdzie tak wszyscy chodzą i nie są nastawieni bynajmniej na informowanie, tylko po prostu na zgarnianie, jak zbóje przy moście, po prostu stoją, wymuszają haracze. No i na co ja płacę te podatki? Na co ja płacę tym panom pensję? Za to, żeby oni mnie jeszcze traktowali z wyższością i z arogancją, a kiedy są potrzebni, to potrafią tylko wypisać, że nie umiem nikogo znaleźć. Chciałem panu powiedzieć w ten sposób, znaczy policjanci tak jak... ludzie, to znaczy są przyzwoici i są mniej przyzwoici i niektórzy bardziej rzeczowo podchodzą do swoich obowiązków, inni trochę mniej rzeczowo, ale proszę nie traktować, że ten zawód w Polsce jest niepotrzebny. Nie wiem, jak pan prezydent Majchrowski radzi sobie z bezpieczeństwem, ale jeśli pan dostał, panu skradziono w ciągu jakieś pół roku 6 różnych przedmiotów, nie, pan wspominał, tak w ciągu dorosłego proszę, życia liczę. To myślę, że pan Majchrowski powinien trochę bardziej zadbać o bezpieczeństwo, to po pierwsze, a po drugie ja bym tutaj nie dopatrywał się. Oczywiście są ułomności w polskiej policji, które należy eliminować. Nie, no, kiedy skasujecie te głupie przepisy, które pozwalają karać za przestępstwa bez poszkodowanych? Bo ja nikogo nie skrzywdziłem, że przyszedłem w tym miejscu, pusta droga była. Przestępstwa bez poszkodowanych nie powinny się spotykać z karą. Gdybym zakłócił ruch chociażby, to jeszcze rozumiem. Ale czemu są tak durne przepisy, które pozwalają im czatować właśnie i wymuszać haracze za nic? Ale absolutna zgoda z panem, że wykorzystywanie nadmiernie aparatu publicznego po to, żeby uzyskać jakiś efekt mało widoczny i angażowanie, że tak powiem, aparatu kosztownego dla tego rodzaju przewinienia są bezsensowne. I tutaj absolutnie zgoda z panem. Ale to bardziej zależy od danego policjanta, czy on chce się wykazać jakąś szczególną statystyką, czy zdrowym rozsądkiem. Nie, no, trzeba dać te przepisy głupie. Ja zamykam.